pragnienie posiadania więcej zostanie z nami na zawsze. Dzieci to przepis na szczęście, czy niekoniecznie? To jest okrutne pytanie. Kiedyś słyszałem takie określenie, że żeby być szczęśliwym, trzeba być zdrowym i głupim, ale to nie tak. Moi mili, mój dzisiejszy gość ma niezwykle cenną wiedzę. Wiedzę na temat tego, jak być w życiu szczęśliwym, dlatego już na wstępie polecam zostać do samego końca. Piotrze, no też sam jestem niezwykle ciekaw. Ty się zajmujesz zawodowo czymś takim jak ekonomia szczęścia. Dokładnie tak. Spotykam się po raz pierwszy z takim pojęciem, więc może byśmy zaczęli od jakiegoś wyjaśnienia, czym w ogóle jest ekonomia szczęścia. Tak naprawdę to jest paradoks, bo wszyscy ekonomię kojarzą z kasą. Kasą, okej. Okay. Inwestycje, kasa, firmy i tak dalej. Tymczasem ekonomia tak naprawdę od samego początku zajmowała się szczęściem. Jak się cofniemy do takich pierwszych ekonomistów XIX-wiecznych, to się okaże, że oni mówili o szczęściu, jak być szczęśliwym. Potem zrobiliśmy tak, że chcieliśmy wychodzić na takich mądrali, więc zrobiliśmy tak, że zamiast szczęścia użyliśmy słowa użyteczność i wrzuciliśmy do podręczników ekonomii, ale tak naprawdę to było szczęście. Także to, co ja robię, to w ekonomii nic nowego, tylko powrót do czegoś, co było kiedyś. I druga rzecz, jak się myśli o ekonomii, rzadko ludzie o tym myślą, ale ekonomia jest nauką mówiącą o tym, jak moje ograniczone zasoby wykorzystuję do tego, żeby być właśnie szczęśliwym. A moim najbardziej ograniczonym zasobem, wszyscy myślą o pieniądzach, nie, jest czas. Czas, bo czas jest takim zasobem, który kiedyś się skończy i jak go źle wykorzystamy, to po prostu straciliśmy swoje życie. No tak, czyli jeśli dobrze rozumiem, ty masz wiedzę na temat tego, jak ten czas, którego nie jesteśmy w stanie rozciągnąć, najlepiej wykorzystać po to, aby jak najwięcej tego szczęścia wyciągnąć, upraszczając. Powiedzmy sobie, jestem zainteresowany tym, jak ten czas osiągnąć, okay. Jak ten czas wykorzystać. Dochodzisz do tego. Tak, tak, to nie jest tak, że ja już wiem, tak? To jest tam, tak, że staram się dowiedzieć. Piotrze, szczęście jest najważniejsze w życiu, można tak powiedzieć? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Tak? Znalazłeś coś ważniejszego od szczęścia? To znaczy inaczej. Jakbyśmy pytali, dlaczego coś robimy, to zauważ, że dlaczego biegasz? No bo chcę być zdrowszy. A dlaczego chcesz być zdrowszy? No bo chcę się czuć lepiej. A dlaczego chcesz się czuć lepiej? No bo chcę być szczęśliwy. Tak? Nikt nie pyta ciebie, dlaczego chcesz być szczęśliwy. Tak? To już jest taka ostateczna odpowiedź. Jak do niej dojdziemy, tup, to koniec. Tak naprawdę już mamy ostateczną odpowiedź. Nawet jeżeli ja nie myślę o tym, że szczęście jest moim celem w życiu, to ostatecznie, mimo wszystko, cokolwiek robię, wszystko do szczęścia się sprowadza. Oczywiście niektórzy powiedzą, nie, ja w ogóle o szczęściu nie myślę, w ogóle to nie jest mój cel, ale to już nie moja dziedzina, to już jest terapia, psychologia, psychiatria. Tak? To już jest inny obszar, w który ja nie wchodzę. Mhm. Powiedzieliśmy na samym początku, że ta ekonomia jednak się kojarzy z pieniędzmi, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli też od tego słynnego powiedzenia, że pieniądze podobno szczęścia nie dają. Mhm. Ty na pewno to przepadałeś wzdłuż i wszerz. No i pytanie do ciebie, czy faktycznie tak jest, czy być może to jest największa głupota, jaką powtarzamy od wieków? Wzdłuż i wszerz, no właśnie, jest szeroko i głęboko, tak? Ten temat jest bardzo obszerny oczywiście i tutaj takiej prostej odpowiedzi nie ma. Natomiast gdybyśmy się nad tym zastanowili, to laureaci Nagrody Nobla mówią nam, pieniądze dają szczęście, ale tylko do pewnego momentu. Tak? Czyli krótko mówiąc, jak zarobię określoną sumę w danym społeczeństwie, to powyżej tej sumy większe zarobki nie sprawią, że będę szczęśliwszy. Koniec. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ten sam laureat Nagrody Nobla, Daniel Kahneman, mówi nam zaraz. To, czy ja mam na koncie $1,000,000, czy ja mam na koncie $1,000, tak naprawdę nie ma znaczenia dla tego, co ja czuję w tym momencie. Czyli jeżeli ty masz dużo więcej ode mnie, albo ja mam dużo więcej od ciebie, to nie ma znaczenia dla tego, co czujemy, jaką satysfakcję czerpiemy z tej rozmowy. Tak? Więc to jest
Tak naprawdę Kahneman mówi, szczęście powinno być sprowadzone do tego, co my czujemy w danym momencie. Ja się z nim nie zgadzam, ale to już inna kwestia. Natomiast jeżeli do tego sprowadzimy szczęście, co ty czujesz teraz, no to nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy na koncie. Tak? Bo nawet zjadając super drogą kolację w restauracji, super drogiej, super fancy, tak naprawdę możesz być niezadowolony, a zjadając taniego kebaba gdzieś tam pod dworcem centralnym, możesz być zadowolony, więc... No tak, to jest niezwykle subiektywne to tak, to jest kolejna rzecz. Z drugiej strony no, mamy jasno pokazane, że ludzie, którzy są ubożsi, jednak są mniej szczęśliwi. Aha, czyli tak? To jest przebadane, tak? Tak, to jest przebadane. To jest przebadane absolutnie, tak? Nawet mamy to na poziomie całych narodów, tak? Czyli popatrzymy na przykład takie narody biedniejsze, to mimo wszystko są dużo mniej szczęśliwe niż Duńczycy, Szwedzi, Islandczycy czy Holendrzy. Tak? No to czyli jednak zobacz, no to jest taki argument, który by mnie przekonał, że jednak te pieniądze dają szczęście. Tak, ale tutaj się pojawia pewien paradoks. Paradoks leży tak naprawdę w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Południowej, w krajach, w których dochód narodowy na mieszkańca jest relatywnie niski, a mają poziomy szczęścia takie jak my w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Taka Kostaryka. Mhm. Tak? Oni mają poziom szczęścia Kostarykańczyków jest na tym samym poziomie, jest wyższy, co tam na tym samym, jest wyższy niż Amerykanów. Pomimo tego, że PKB, tak, bogactwo narodu amerykańskiego jest 5-, 6-, 7-krotnie większe. No to czekaj, no to, czyli jednak nie dają szczęścia? Nie, dlatego powiedziałem, że to jest szeroki i głęboki temat, bo jest bardzo złożony. To nie jest takie jednoznaczne wszystko, tak? A o co chodzi z tym pułapem? Bo na początku też powiedziałeś, że, że niektórzy uważają, że dają do pewnego momentu, tak, do osiągnięcia określonych zarobków, tak? Jak wyznaczyć taki pułap? O jaki pułap chodzi? Chodzi o zaspokojenie... No pewnie nie tylko podstawowych potrzeb. Nie. Pułap, który pojawił się w pierwotnych badaniach Kahnemana i Duncana, dwóch laureatów Nagrody Nobla, artykuł był opublikowany w 2012 roku i wtedy to było $75,000 rocznie. Tak? To tak naprawdę oznaczało mniej więcej i 1,5 średniej krajowej. Tak? 1,5 średniej krajowej dla Amerykanów. Nie jest taki łatwy, nie można tak łatwo przełożyć to na Polskę, bo to nie jest 1,5 średniej krajowej w Polsce, bo jednak dochody Amerykanów są znacznie większe. Ale mimo wszystko no to pokazuje nam, że jeżeli będę zarabiał mniej więcej dwukrotność, powiedzmy tak, w Polsce, dwukrotność średniej krajowej, to zwiększając swoje dochody, tak naprawdę nie wpłynie to na moje szczęście. Nie podwyższy to mojego szczęścia już ani trochę. Tak więc to jest ta granica, powyżej której nie przeskoczymy. To ja tej teorii nie kupuję, powiem ci. Dlaczego? No bo wydaje mi się, że nawet jak ktoś już żyje na takim poziomie godnym, tak to nazwijmy, no to za chwilę zaczyna się myślenie, no to chcę kupić super luksusowy samochód, który da mi szczęście, albo chcę kupić fajne mieszkanie, które da mi szczęście. Ale co, kupujesz sobie czerwonego Porsche'a i będziesz szczęśliwszy, tak? Tego dojdziemy. No ale to jest... Może nie, ale deficyt tego Porsche'a czy tego mieszkania na przykład może sprawi, że nie będę szczęśliwy. Powiem tak, pragnienie posiadania więcej zostanie z nami na zawsze. Tak? Generalnie, obojętnie ile byśmy zarabiali, to zawsze jest ten moment, kiedy chcemy mieć więcej. Czasami nie po to, żeby posiadać, ale nie wiem, najbogatsi ludzie świata, oni już nie chcą posiadać, bo oni są tak bogaci, że po prostu jakby zaczęli dzisiaj wydawać, to nie są w stanie, cały czas wydając, nie są w stanie wydać tego, co mają. Tak? Więc to nie jest w ten sposób. Ale to na przykład oznacza, że osiągam sukces, to oznacza, że się wybijam ponad innych, tak? Jak dużo zarabiam. Więc jakby to pragnienie zarabiania więcej może z nami zostać na dłużej. Natomiast może być też tak, że kiedy masz dużo pieniędzy, podwójną krajową powiedzmy, tak? I zaczynasz cenić swój czas, tak? Może dostrzegasz, że kurczę, tak naprawdę te pieniądze to tak naprawdę nie do końca świadczą o tym, że ja jestem takim wartościowym człowiekiem.
A może zauważysz też, no, może to, co robię, nie ma do końca takiego głębszego sensu. Wymyślam, tak? Mhm. Jakieś różne interpretacje problemów, które się pojawią, kiedy myślimy o tym, że pieniądz zawsze będzie dawał więcej. A kolejna rzecz. Dzisiaj zjadłem kolację, nie wiem, za 20 zł, jutro zjem za 80, a potem za 200 i po 3 miesiącach jedzenia kolacji za 200 zł codziennie, tak, ja się po prostu do tego przyzwyczaję i to przestanie na mnie działać. Więc zacznę myśleć o kolacji za 300 zł, bo wszyscy moi kumple tam chodzą, tak? Natomiast to nie sprawi, że będę szczęśliwy. Nawet jeżeli uda mi się zjadać droższe kolacje, to ciągle będzie tak, że... Tylko przez chwilę będzie to działało, tak? Znaczy, zrób sobie taki prosty eksperyment myślowy. Jakbym cię zapytał, czy chcesz wygrać dzisiaj 15 milionów złotych w Totka, no to podejrzewam, że chętnie. Nie jesteś jakimś, wiesz, mnichem, to pewnie tak. Tak? Ja też bym chciał wygrać, nie? Ale jakby ktoś mnie zapytał, no dobrze, ale czy wiesz dokładnie, na co chciałbyś te pieniądze przeznaczyć? To się zaczyna ciekawe, bo ludzie wiedzą, że chcą te 15 milionów, ale na co konkretnie? No jakoś bym sobie poradził. No, wiesz? Myślę, że tak, ja nie wątpię. Talenty się ujawniają, ale nie wiemy. Tak? My nie mamy w głowie tego, że... Aha, czyli chodzi ci o to, że po prostu chcemy, nawet nie zastanawiając się, w jakim celu. Po co dokładnie, tak? Na co tak naprawdę te pieniądze są nam potrzebne. Ja wiem, że pierwsze 3 miliony wydałbym na podróże, tak? Ale potem... No czyli taka atawistyczna potrzeba, żeby po prostu posiadać ich jak najwięcej. Wspomniałeś o tej potencjalnej loterii, tak? Mhm. A to jest ciekawy wątek, bo ty przyglądałeś się osobom, które na przykład wygrały tę szóstkę w lotka. I to też są ciekawe obserwacje, do jakich można dojść. No, pytanie wyjściowe jest takie, czy taka szóstka właściwie załatwia nam szczęście do końca życia. Jak to wygląda w praktyce? Wiesz co, o tym się trudno mówi, nie dlatego, że to jest ciężki temat, tylko dlatego, że po prostu ciężko znaleźć dane na ten temat. Ja dużo czasu mi zajęło, zanim znalazłem coś naprawdę takiego rozsądnego. Bo ludzie nie chcą się przyznawać, czy o coś innego chodzi? Znaczy to też jest tak, że no jest anonimowość, jest gwarantowana anonimowość wygranych, tak? Więc tutaj ludzie nie muszą się ujawniać. Mhm. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. A po drugie, media nie są zainteresowane przekazywaniem dobrych wiadomości. No, wyobraź sobie, że masz artykuł i tam jest napisane, o, wygrał 15 milionów i spędził życie tam... No, pieląc ogródek i radując się każdym momentem swojego życia. Nuda. Ale jak przeczytamy, wygrał, były takie historie, tak? Wygrał 30 milionów dolarów, a półtora roku później popełnił samobójstwo i podobno powiedział, że dzień, w którym wygrał, to był najgorszy dzień w jego życiu. No to klikamy i czytamy. No to jest w ogóle clickbait, tak? Więc takie historie łatwo znaleźć. Tylko właśnie... Ja byłem zainteresowany tymi historiami, tak? Bo chciałem zobaczyć, co tak naprawdę ludzie mówią. I szybko się zorientowałem, że te historie są powtarzane cały czas. Niektóre z nich są od lat 70. w mediach obecne. I za każdym razem, jak się pojawi nowa historia, to ludzie odkupują poprzednie i robi się taki obraz tych zwycięzców na loterii, którzy no, wygrali, ale... Jest! Nie udało im się, nie? No i teraz przeczytaj sobie, czytelniku. I rzeczywiście, jak się patrzy na media, to można odnieść takie wrażenie, że to wygrywanie milionów A nie prowadzi do szczęścia, B jest wręcz przeciwnie. Działa destrukcyjnie, no bo nie wiem, na za chwilę nie wiadomo, kto jest prawdziwym przyjacielem, choćby takie proste rzeczy. O, to jest często tak, że wszyscy przychodzą po pieniądze, człowiek staje się odosobniony. Tam ci, którzy właśnie wygrali duże pieniądze, szybko mówili o tym, że nagle się pojawiło 186 kuzynów, których nigdy w życiu nie widzieli, ale akurat przechodzili obok i wpadli na herbatkę, żeby sobie przypomnieć. Albo kobieta, która pisała o tym, że miała... W ciągu roku, odkąd wygrała duże pieniądze, dostała 504 propozycje matrymonialne. Tak więc to jest na tej zasadzie to działa. No i rzeczywiście to może działać, to może w ten sposób funkcjonować. Natomiast
Natomiast jak się, żebyśmy mówili o jakimś pewnym schemacie, musielibyśmy mieć dużą grupę badanych. No i nie było takich badań do niedawna, a kiedy ja pisałem książkę, znalazłem dwa takie badania. Jedno z Holandii, drugie ze Szwecji. To, że Szwecji było znacznie lepsze, na znacznie większej grupie. I co się okazało, że jednak są szczęśliwsi. Tak? Ludzie, którzy wygrali na loterii, jednak są szczęśliwsi. Przy czym, bardzo ważne, tak? Ci, którzy wygrali na loterii, na przykład nie rezygnowali z pracy. Tak? Że owszem, oni pracują mniej. Najczęściej to pracowanie mniej oznaczało dłuższe urlopy, więcej wyjazdów, dłuższe weekendy, ale ciągle pracowanie. Hmm. Czyli to mit, że tam człowiek następnego dnia idzie i zwalnia się z pracy. No nie, to ta reklama, kiedyś była taka reklama. Tak. Nie, to nie powinno tak działać. Jeżeli ktoś tak robi, to jest pierwszy błąd. Hmm. Ale jeśli dobrze rozumiem, te badania szwedzkie mówią, że wcale tak ludzie nie postępują. Szwedzi nie. Szwedzi właśnie, przynajmniej. Tak. 75% Szwedów, którzy wygrali na loterii, ciągle pracowało. Owszem, ich sytuacja materialna nawet 10 lat później była znacznie lepsza niż innych. Satysfakcja z sytuacji materialnej również była wyższa niż Szwedów, którzy nie wygrali. No i sami też satysfakcję z życia mieli większą. Co oczywiście może wynikać z wielu rzeczy, ale tak najprościej mówiąc, to mieli poduszkę finansową, że mogę sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować z niektórych rzeczy. Druga rzecz, poduszkę finansową, która pozwala na wybór. Jeżeli mi się moja praca nie podoba, to teraz mogę pracować za grosze, ale robić coś, co mnie pasjonuje na przykład, tak? Albo co uważam za ważne. Więc mogłem zrezygnować z bycia, nie wiem, prawnikiem, a zostać doradcą dla osób, które są niepełnosprawne, tak? Choćby w ten sposób. Więc to jest kolejna rzecz, którą można, jakby ten zakres możliwości nam się powiększa. No i trzecia rzecz, no to oczywiście to, że ja pracuję po prostu mniej, więc tego stresu jest również mniej. Mm-hmm. No właśnie, pracuję mniej, czyli prawdopodobnie mam więcej czasu dla siebie. Mm-hmm. Ja jak myślę sobie o swoim życiu, no to ewidentnie najbardziej brakuje mi dzisiaj czasu dla siebie. I myślę sobie, że gdybym miał więcej czasu, to byłbym szczęśliwszy. I chcę cię zapytać, czy faktycznie tak by było, czy guzik? Guzik. Znaczy, powiem tak, nasza pokusa, żeby tak myśleć, że będę miał więcej czasu, to będzie lepiej, jest, myślę, że znakiem naszych czasów, o tak po prostu, tak, że ci, którzy, zresztą teraz się okazuje, pierwszy raz w historii dzieje się coś takiego, że ludzie, którzy wykonują dużo twórczej pracy i bardziej odpowiedzialnej, pracują coraz więcej. Ci, którzy wykonują proste czynności, pracują coraz mniej. Pierwszy raz w historii ci, którzy zarabiają więcej, pracują więcej. Ci, którzy zarabiają mniej, pracują krócej. Ciekawe. Pierwszy raz w historii coś takiego zrobiło, także to jest ewenement. Ale łatwo sobie wyobrazić, jak jesteśmy na co dzień zabiegani, że gdybym miał więcej czasu, to by moje życie było dużo lepsze. Tak? I rzeczywiście tak może być przez tydzień, dwa. Tak? Zobaczmy, co się dzieje na wakacjach. My sobie myślimy, jak się zaczynają wakacje, to sobie myślę, o rany, w końcu systematycznie będę biegał, czytał Prusta i generalnie będę dzwonił do rodziców dwa razy dziennie, tak? I odwiedzę wszystkich kuzynów, którym obiecałem, że ich odwiedzę 10 lat temu. Wszystko super, ale jak długo wytrzymujemy w tych postanowieniach? No zwykle 3-4 dni i tyle. Potem nam się ten czas zaczyna rozchodzić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie możemy zapominać, że cokolwiek byśmy nie mówili o pracy, ja wiem, że wielu ludziom się wydaje, że chcieliby żyć bez pracy, cokolwiek byśmy nie robili bez pracy, to ta praca ma jednak kilka fajnych funkcji, poza zarabianiem pieniędzy, nie tylko pieniądze. Tak? Praca sprawia, że ja rano umiem wstać, tak? Że zorganizuję sobie czas. Praca sprawia, że ja spotykam ludzi. Praca sprawia, że dążę do jakichś celów. Praca sprawia, że muszę się uczyć. Tak? Praca sprawia,
No właśnie, że odkrywam jakieś swoje pasje, zainteresowania. Kilka tych rzeczy, które mogą się okazać bardzo istotne. Jest takie świetne badanie. To jest dla mnie rewelacyjne. Ja uwielbiam to badanie, bo było na prawdziwym, żywym organizmie przeprowadzone. Badanie, które już ma prawie 100 lat. Badanie bezrobotnych Marienthalu. Marienthal to jest, no dzisiaj to jest dzielnica Wiednia, ale kiedyś to było pod Wiedniem, miejscowość pod Wiedniem, gdzie była duża fabryka, która jednego dnia zbankrutowała. Wszyscy ludzie, którzy żyli w Marienthalu, byli w jakiś sposób powiązani z tą fabryką. Albo ktoś tam pracował, albo ktoś miał członka rodziny, który tam pracował. Mm-hmm. Efekt był taki, że w Marienthalu kompletnie nie było pracy. Kompletnie. I do tego miejsca przyjechało trzech psychologów i zaczęli ludzi obserwować, zaczęli robić z nimi wywiady, dowiadywać się, jak wygląda ich codzienne życie. No i okazało się, że kiedy fabryka działała i ludzie pracowali, w Marienthalu funkcjonował teatr amatorski, chór, orkiestra. Ludzie czytali książki, biblioteka była cały czas czynna. W momencie, kiedy mieli mnóstwo czasu, nie było chóru, nie robić było te teatru, rzeczy, tak? Nie było biblioteki. Niesamowite. Tak? I to jest niezwykłe, tak? Że w momencie, kiedy ja nie mam celu, to wszystko mi się rozwali. Mhm. Szczególnie mężczyźni, także to dla nas jest gorsze. Ja wiem, że każdy z nas sobie myśli, ja bym sobie znalazł zajęcie tak? Ale mamy też, zobacz, wiele przykładów, na przykład osób starszych, które są na emeryturze i się nudzą. Szczególnie faceci, znowu wracamy do tego. Tak? No, zobacz. Szczególnie mężczyźni, tak? To jest w końcu czerpać z tych możliwości. Dokładnie tak. Ja powiem szczerze, ja czasami myślę, że będę pracował do śmierci, tak? Ale to nie dlatego, żebym musiał, tylko dlatego, że no, chcę, tak? Mhm. Póki mnie coś będzie fascynowało, tak długo będę pracował. Ale też ważna rzecz. Zwykle jest tak, że kobiety, kiedy przychodzą na emeryturę, one mają mnóstwo rzeczy do zrobienia. One ciągle są zajęte. Czasami człowiek się zastanawia, czym, ale są zajęte. Natomiast mężczyźni często nie mają czegoś takiego. Tym bardziej, że no, zwykle no, jednak mężczyźni zawodowo pracują dłużej, tak? Zwykle szybciej podupadają na zdrowiu, więc to wszystko się razem, wszystko się razem złoży. Efekt jest taki, że rzeczywiście często wiele osób, które przychodzi na emeryturę, jakby nie ma powodu, żeby wstawać. Nie ma tego bodźca. No. Mm. To dobrze było też widać podczas pandemii, tak? Że ludzie, którzy nie na początku iść, obiecywaliśmy sobie tyle tak, rzeczy, że tak, teraz to tak. Będziemy. Nie? Tak, dokładnie tak. Ja miałem akurat miałem takie fajne doświadczenie, bo czytałem dzienniki pisane podczas pandemii. I to było widać w tych dziennikach. Jak się zmienia podejście, tak, że na początku jesteśmy pełni entuzjazmu, a potem tak z każdym dniem coraz mniej, tak, do tego stopnia, że a dlaczego zmienianie piżamy na normalne dzienne ubranie jest czymś ważnym? Po co? Nie? Do tego stopnia. No i właśnie, taki prosty przykład. Kobiety, które wychowują dzieci, zwracają uwagę, że one chcą iść do pracy nie dlatego, że potrzebują pracy jako takiej, ale choćby po to, żeby mieć się po co ubrać, tak? Dosłownie, takie stwierdzenie. No i odpocząć od dzieci. Tak? O, to już kolejna rzecz, to już... Nie, no zobacz, czyli tak, no jakby udowodniliśmy, że ta praca przynosi naprawdę wiele korzyści, nie tylko pieniądze. Rozmawialiśmy na początku o tym, jak duże bądź małe znaczenie mają pieniądze w osiąganiu tego szczęścia. A teraz chcecie zapytać o to, co w takim razie poza kasą jest najważniejszym czynnikiem, który może nam dawać szczęście. Jakie to są rzeczy? Oczywiście jest dużo. Dobra. Takie najważniejsze. Dobra. Zaczynając od tych które ja uważam, tak, ja uważam za istotne, które wydaje mi się łatwo praktycznie można stosować. Pierwsza rzecz to uczenie się.
Przy czym, żeby było jasne, nie chodzi mi o zdobywanie dyplomów, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz wszyscy poszli na uniwersytety. I teraz wszyscy licealiści, co on mówi. Nie, chodzi mi o uczenie się czegokolwiek. Czegokolwiek, żeby było jasne, to jeżeli ktoś lubi jeździć na koniu, jest dużo rzeczy, które można ulepszać zawsze. Tak? Jeżeli ktoś chce grać na instrumencie muzycznym, pięknie, cudownie, super. Jeżeli ktoś chce się uczyć języków, dlaczego nie? Uczenie się jest pierwszą rzeczą, którą można absolutnie, na którą można pracować. Druga rzecz, i to wcale nie jest mniej ważne, tak? to jest tworzenie bliskich relacji. To jest coś, co jest istotne dla każdego z nas. I kiedyś zrobiono taki przelicznik. Jak będziemy mieli czas, to wytłumaczę szczegóły, ale chodziło o to, że co tak naprawdę jest najcenniejsze i możemy to przeliczyć na dolary. Co jest najcenniejsze dla naszego szczęścia? No i wyszło na to, że najcenniejszy jest dobry, udany związek. Co jest piekielnie trudne w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę, że połowa nowożeńców, którzy teraz biorą ślub, się rozwiedzie. Tak? Ale no właśnie, tworzenie trwałych, dobrych relacji to jest kolejna rzecz, na którą musimy absolutnie zwracać uwagę. To jest I chodzi tylko o związek, czy też mamy tutaj na uwadze przyjaźnie? Nie. No właśnie, tutaj to jest dobre pytanie, bardzo, bardzo fajne, bo to nie musi być, tak? To nie musi być związek romantyczny. To nie jest tak, że to musi być związek z partnerem jednym. Zresztą filozof taki jak Epikur mówił, że właśnie nie, że właśnie wręcz przeciwnie, nie powinien być związek, bo wtedy jest ta zaborczość, to jest mój partner, tak? Natomiast właśnie przyjaźń, tak? Okay, bliska relacje. To jedna uwaga ode mnie, bo mam w pamięci wywiad z psycholożką, której też zadałem pytanie o to, jak osiągnąć szczęście i dokładnie mówiła to samo, że super ważne są relacje międzyludzkie. Więc jeżeli oboje mówicie to samo, to należy wyciągnąć z tego wnioski. Jest szansa, że to działa. Podkreślam, to nie jest proste ale warto o to dbać. Warto o to dbać. Więc jeżeli mówimy o kolejna rzecz, do której bym zachęcał, to wyznaczanie sobie celów. Tak? Przy czym znowu tutaj mamy całą, powiedzmy sobie, górologię mówiącą o tym, jak wyznaczać cele, jak je osiągać, jakie to jest ważne, żeby te cele osiągać. Nie. Mi nie chodzi o to, że trzeba osiągać cel. Moim zdaniem trzeba mieć cel po to, żeby ukierunkowywać swoją energię, swój czas, swój zapał do czegoś, tak? Do dążenia do czegoś. I w mojej ocenie samo odbycie tej drogi jest, ja wiem, że to jest banał, który jest powtarzany 1000 razy, ale sama droga jest fajna, tak? Natomiast podkreślam, przeżywanie osiągnięcia celu to już jest tylko taka truskaweczka, tak? Na samym koniuszku. To jest tylko to, co dodajemy. Fajne, przyjemne, sympatyczne, ale to nie jest najważniejsze. To jest tak jak biegnięcie maratonu. Ludzie podziwiają tych, którzy przebiegają maraton. Ja też podziwiam. Natomiast samo przebiegnięcie maratonu to już jest właśnie ta wisienka na torcie. A wcześniej jest przynajmniej pół roku biegania po lesie. Tak? Ile przyjemności, ile szczęścia. Tak. I teraz moim zdaniem, pewnie sam przebiegałem metę maratonu i wiem, jakie to jest ekstremalnie fajne. Ja ryczę za każdym razem, bo jestem tak wzruszony, że to cholerstwo już mam za sobą, tak? Jakby dla mnie najważniejsze było to, że przez pół roku byłem w stanie się zorganizować, systematycznie biegać, tak, i robić coś, żeby ten maraton skończyć. Więc wyznaczanie sobie celów, nie myślenie pod tytułem, jeżeli spełnię ten cel, to będę szczęśliwy, tylko. Tak, tylko będę spełniał ten cel, jak się uda, to będzie super. Tak? Co oczywiście nie powinno zmniejszyć naszej determinacji w dążeniu do tego, żeby ten cel osiągnąć. Więc to jest kolejna rzecz, która się pojawia.
Czwarta rzecz, i tutaj pieniądze, wracamy do pieniędzy, ale pieniądze czynią nas szczęśliwym wtedy, kiedy wydajemy je na doświadczenia. Już tłumaczę. Jak zapytasz mnie, kim jestem, to nie powiem, jestem facetem, który sobie kupił różową koszulę, tak? Tylko jak sobie myślę o sobie, to myślę, jestem facetem, który, nie wiem, 6 razy był w Indiach, tak? I teraz nie będziemy rozmawiać o mojej koszuli, tylko będziemy rozmawiać o Indiach, tak? Więc kupowanie doświadczeń, czyli to, co jest robienie czegoś, co jest dla nas ważne, jest absolutnie super świetnym sposobem wydawania pieniędzy. Ja tłumaczę to moim studentom, ale nie zawsze to trafia. Dobra. Dlaczego o tym mówię? Bo po pierwsze, do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja. Poza doświadczeniami. Tak? Doświadczenia zostają z nami na dłużej. Po drugie, jeżeli wspominam coś, to nie, że kupiłem sobie mikrofalówkę 26 lat temu, ale było super, tylko wspominam to, że przy tej mikrofalówce robiliśmy fajną imprezę i wybuchła, tak? I to jest coś, co będę pamiętał i będę wspominał. Kolejna rzecz, doświadczenia określają moją tożsamość. Kim ja jestem? No przecież nie jestem facetem, który posiada kaloryfer, tylko jestem facetem, który coś tam robił, coś doświadczył, coś zobaczył, coś sprawdził, tak? Więc to jest kolejny powód, dlaczego warto, jeżeli już mamy te pieniądze, to inwestować w doświadczenia. No i ostatnia rzecz, porównania. Nie porównujmy się. To jest coś, do czego zawsze zachęcam i do czego zawsze będę zachęcał. Jak się nie porównywać w erze mediów społecznościowych? To jest straszne. Ale uwaga, są badania na ten temat, mnóstwo tak naprawdę badań. Najpierw jak się zaczęły pojawiać badania, wychodziło z nich jasno. Użytkownicy mediów społecznościowych są mniej szczęśliwi. Okay? Ale potem, i tłumaczenie było właśnie takie. Dlaczego? No bo mamy porównania, no bo widzimy tam, no bo w mediach społecznościowych nie mówi, ale nie wiem, miałem słaby okres, albo źle przeżyłem coś tam, albo coś zepsułem. Tak? Nie, wszyscy mówią o tym, jak bosko jest, jak fajnie jest na Malediwach, tak? Więc automatycznie się porównujemy. To jest poza naszą kontrolą, żeby było jasne. To jest ewolucja. Ale potem ktoś pomyślał, że może to nie jest do końca tak jednoznaczne z tymi porównaniami. I zaczęto to głębiej badać. I co się okazało? Jeżeli mój bliski przyjaciel pojedzie na wakacje i zamieści w mediach społecznościowych fajne zdjęcia, tak, to ja mogę bez poczucia niższości, bez poczucia zawiści, cieszyć się tym, co on robi. Dlaczego? Bo ja wiem, że jego życie wcale nie jest super różowe, super świetne. Tak? Okej, czyli jemu to szczęście wybaczę, bo wiem, jak wygląda cała rzeczywistość. Tak, że to nie jest, że to tak nie działa. Paradoks polega na tym, że jako użytkownik mediów społecznościowych, nawet jak ja wiem, że tamten obraz jest nieprawdziwy, on jest wystylizowany, wybrany, to on przedstawia tylko momenty. Sami widzimy czasami, jak ludzie robią selfiaka, uśmiechają się tylko do selfiaka, a za chwilę znowu poważne miny, albo wszyscy w komórkach siedzą. No wiadomo, tak. Więc tak to często wygląda. A pomimo tego, że ja wiem, że to jest sztuczne, że to jest nieprawdziwe, że to jest wybrane momenty, to i tak jest mi źle, tak? To i tak mi jest źle. To i tak mi jest źle. Natomiast jeżeli już chcemy używać mediów społecznościowych tak, żeby nie działały na nas negatywnie, to zachęca się do tego, żeby używać je aktywnie. W sensie takim, że reagować na to, co ludzie zamieszczają, pisać komentarze, nie spędzać czasu na scrollowaniu. To jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. A czekaj, to ciekawe. Tak, jest takie rozróżnienie. W jakim sensie nam to może pomóc, że będziemy aktywni, komentowali? Okej. Czujemy relację z drugim człowiekiem. W tym momencie czujemy relację z drugim człowiekiem. Druga rzecz, zwykle jak już zdecydujemy się na komentarze, zdecydujemy się na to, żeby uczestniczyć jakoś w tym obrazie, który widzimy na mediach, to dotyczy ludzi, których poznaliśmy wcześniej w prawdziwym życiu, tak? I jakby
media społecznościowe służą podtrzymaniu naszej relacji, mhm. pogłębieniu naszej relacji, tak? Pomimo tego, że nas odległość dzieli, to mimo wszystko gdzieś to podtrzymujemy. Natomiast samo scrollowanie jest tym, co sprawia, że ludzie się czują bardzo źle. Bo były takie badania, kiedy ludzie tam właśnie używali mediów społecznościowych, naukowcy przyglądali się dokładnie, co robili i wyraźnie wychodziło, że ci, którzy scrollują, czują się znudzeni, czują się zmęczeni, czują się sfrustrowani tym, że inni mają lepiej. A na końcu jeszcze czują, to jest też paradoks, tak? Czują, że po prostu stracili czas. No i to jest już dołożenie naprawdę do pieca, tak? W tym momencie ci ludzie naprawdę się czują. No to jest ciekawe, nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. A widzisz. Że zachęcamy do komentowania, łapki w górę i tak dalej. Znaczy, łapki w górę samo nie, ale nie tam, za szkodą. Ale tam, tak. Piotrze, nie dobrze, za dobrze, dobrze, dobrze. Łapki w górę. Te paradoksy są bardzo ciekawe, te, które hamują nas przed dochodzeniem do tego szczęścia. Ja na przykład odnalazłem się w takim paradoksie związanym z mnogością wyboru. Mam na myśli na przykład sytuację, kiedy idę ze znajomymi, typowa sytuacja, na lody. No i co? 20-30 smaków do wyboru. I stoję jak idiota i się zastanawiam, czy wiesz, mascarpone z porzeczką, czy może orzech Piemontu. I nawet jak już coś tam sobie postanowię, to stoję w kolejce, mam jakiś czas, zanim dojdę do kasy i patrzę na tę tablicę i się zastanawiam, czy na pewno mój wybór jest najlepszy, jaki po prostu mógł być w danej chwili. Od ciebie dowiaduję się, że to jest przepis na nieszczęście, takie podejście do życia. Znaczy to nie tyle podejście do życia, co generalnie no mamy tak, że w momencie, kiedy zwiększa się nam pula wyborów, to no, dłużej się zastanawiamy na tym, co wybieramy. Jak już wybierzemy, nawet jak wybierzemy, to pojawiają się wątpliwości, czy na pewno dobrze wybraliśmy, a mało tego, jeszcze jak ktoś inny wybierze coś innego... Jezu, ja tak mam ze wszystkim. To jeszcze jest tak, że jeszcze mamy... Trzeba się upewnić. Tak, tak. To, więc no tak, to jest jedna to się jakoś nazywa? No, mamy, właśnie tak się nazywa, paradoks wyboru. To jest dokładnie tak jest określone przez Berge Schwartze. Okay. Chociaż, dobra, teoria jakby tam sięga lat 50. XX wieku, ale Schwartz był najbardziej znanym autorem. Generalnie wychodzi nam na to, że są dwa rodzaje ludzi. Jedni, którzy wybierając, mówią, ja mam takie kryteria i jak znajdę coś, co odpowiada tym kryteriom, to nie szukam dalej. Tych nazywamy satysfakcjonistami. Czyli generalnie jak, nie wiem, chcę sobie kupić koszulę, ma być różowa, już w tym wątek różowej koszuli z nimi pozostanie dzisiaj. Ma być różowa, ma być z jakiegoś materiału określonego i ma kosztować nie więcej niż powiedzmy 200 zł. Tak więc... Wchodzę do sklepu, jest, pasuje, nie biorę, szukasz dalej. Wychodzę, załatwione. Maksymalista, czyli ten drugi, mówi tak, świetna koszula, bardzo mi się podoba, ale wie pani co, niech pani dla mnie przetrzyma ją jeszcze przez 2 godzinki, a ja tup, obejdę sobie inne sklepy, tak? Bo może będzie tańsza, może będzie z lepszego materiału, a może będzie bardziej różowa, tak? Opowiadasz o moim życiu, ale na szczęście widzę zmianę, bo to nie dotyczy to już wszystkich rzeczy. Jakby ubrania są nieistotne, ale lody wciąż. Wiesz co, ja generalnie powiedziałbym, że w każdym z nas jest trochę tego maksymalisty i trochę satysfakcjonisty. Okay. Żeby było jasne, bo chociaż ja mam postawę satysfakcjonisty typową w większości przypadków, ale jak zależy mi na czymś bardzo, nie wiem, mam określoną sumę na rower i chcę za tą sumę kupić najlepszy rower. No tak. Więc szukam, nawet jak znajdę bardzo dobry, który już mi pasuje, to mówię, nie, momencik, jeszcze tego sklepu nie sprawdziłem. Nie? Więc też mi się odzywa w niektórych obszarach ten gen maksymalisty. Natomiast co jest ciekawe, maksymaliści dokonują
obiektywnie rzecz biorąc, lepszych wyborów. Ich wybory są po prostu lepsze niż satysfakcjonistów. No tak, bo więcej się naszukają, no to więcej siłą rzeczy... Tak, ale no. Paradoks, mniej są z tego zadowoleni. Mhm. Mniej są zadowoleni, czyli... zawsze mają wątpliwość, czy wybrali najlepiej, zawsze mają takie myślenie, co by było gdyby, a mało tego, jak sobie sprawdzę 50 opcji, to sobie też uświadamiam, z czego zrezygnowałem. Mhm. Zobacz, jak nie wiem, jak wybierasz samochód, no to albo większy, albo sportowy, tak? No z czegoś musisz zrezygnować, tak? Jak już wybrałeś. I zawsze jest ten ból myślenia o tym, co mnie ominęło, tak? Ten samochód jest super, ale na przykład rowerów na dach nie włożę, nie? No i tak tutaj, dalej. Tutaj i tak się dalej. Pojawia, nie? Mhm. Takie myślenie, żal za tym, z czego zrezygnowaliśmy. Gdybym jednak miał tak zachęcać, no właśnie, to jednak do bycia satysfakcjonistą. Ważne też jest to, że... Muszę się tego nauczyć. Satysfakcjonista, ale to też jest ważne, bo jak ktoś myśli, pierwsza, która mi się spodobała, to już wybiera. To nie jest tak, że satysfakcjonista zadowala się byle czym. Ma swoje kryteria, które mogą być bardzo wysokie. Różnica pomiędzy satysfakcjonistą jest taka, że jak spotka rzecz, której poszukiwał, która spełnia te kryteria, to nie szuka dalej. Maksymalista... Brzmi to rozsądnie. No tak. No, to też jest ciekawe, bo... Szkoda czasu. Simon napisał o tym w latach 50. i dostał za to Nagrodę Nobla, a do dzisiaj nie trafiło to do podręczników ekonomii. Widzisz, jak to działa? Dajemy Nagrodę Nobla z ekonomii komuś, kto znalazł coś super fajnego, ale ponieważ nasze modele ekonomiczne były takie eleganckie, to my nie chcemy ich psuć, więc zostajemy przy tym, co było wcześniej. Ciekawe. Piotrze, a jak to jest, powiedz mi, z tym szczęściem, biorąc pod uwagę na przykład nasz wiek albo nasze wykształcenie? Czy to, w jakim jesteśmy wieku, ma znaczenie? Ma wpływ na to, jak to szczęście odczuwamy? I czy to, czy na przykład jesteśmy wykształceni, odczytani, też może nam pomóc w osiąganiu tego szczęścia, czy może nawet przeszkodzić? Kiedyś słyszałem takie określenie, że żeby być szczęśliwym, trzeba być zdrowym i głupim. Ale to nie tak. Okej, czyli jednak nic. Absolutnie. Zdrowym tak, ale głupim niekoniecznie. To znaczy, jeżeli patrzymy na wykształcenie, mamy wyraźną relację pozytywną pomiędzy poziomem wykształcenia a szczęściem. Tak? Szczęściem rozumianym jako satysfakcja z życia. Jestem zadowolony z mojego życia. Ludzie wykształceni jednak są bardziej zadowoleni ze swojego życia. Nam się wydaje często, że powiedzmy sobie, ktoś niewykształcony, mający proste życie, jest zadowolony. No wychodzi na to, że jednak jest nie. Jest taki mit, że jest mniej spraw, którymi się przejmuje, zamartwia. Tak, natomiast z badań wyraźnie wynika, że to nie jest prawda. No to pocieszające. Że to nie jest prawda. Warto się uczyć. Warto się uczyć, choćby dlatego, żeby właśnie być szczęśliwym. Tak. Więc jeżeli chodzi o uczenie się, to jest ważne. Natomiast tutaj jest jeszcze kolejna rzecz bardzo istotna, o czym mówiliśmy wcześniej. Że sama czynność uczenia się jest wyraźnie skorelowana pozytywnie ze szczęściem. Więc tutaj uczenie się jak najbardziej zostaje w naszym katalogu czynności ku szczęściu. Natomiast jeżeli chodzi o wiek, to tu jest ciekawe zależności, bo jakby nie ma takiej prostej liniowej zależności, że czym starszy, tym szczęśliwszy, albo czym młodszy, tym szczęśliwszy. Większość badań, które mamy, pochodzi jednak z krajów zachodnich. W krajach zachodnich mamy wyraźnie literkę U. Co to oznacza? Ludzie młodzi są najszczęśliwsi, no to... a potem ludzie starsi. Okay. A ci, którzy są, tak jak ja, w wieku średnim albo bardziej średnim, tak? To są najmniej szczęśliwi. To z czego to wynika? Tak. Z czego to wynika? Kilka rzeczy się składa na to. Patrząc na ludzi młodych, wchodząc na rynek pracy, oni są pełni entuzjazmu, pełni ciekawości, chcą się uczyć, chcą się rozwijać. Wszystko, każdy krok do przodu jest postępem. Tak? Ludzie starsi z kolei mają już mniejsze oczekiwania,
zwykle więcej zarabiają, ich pozycja na rynku pracy jest w miarę stabilna, a jak nie jest stabilna, to za chwilę emerytura, więc nie ma się czego obawiać. Ich obawy są, ich zmartwienia są po prostu mniejsze. Natomiast ci, którzy są w środku, mają nastoletnie dzieci, kredyt, no tak. Mają już rozgoryczenie często pracą, którą wykonywali, mają obawy, czy cokolwiek się jeszcze zmieni, tak, w ich życiu. To jest też wiek, kiedy najwięcej jest rozwodów, więc to też jest kolejna rzecz, o której mówiliśmy, czyli rozpad związków. Wszystkie te rzeczy składają się na słabe okoliczności do tego, żeby być szczęśliwym. Mm-hmm. Ale pozostawia nadzieję. No właśnie, to właśnie chciałem o tym powiedzieć. Poczekajcie. To U pozostawia nadzieję. Po pierwsze jest tak, że no jeżeli już jesteśmy na tym dnie, to możemy się od czegoś odbić, tak? Więc pójdziemy do góry. Po drugie, zawsze możemy myśleć, za chwilę będzie lepiej. Za chwilę będzie lepiej, więc też będziemy stawali się nieco starsi. No i trzecia rzecz, to też jest anegdotyczne. Pamiętam, jak popłynęliśmy kiedyś żaglówkami z przyjaciółmi i no, ciepełko, słoneczko, niebieskie morze. Ja im opowiadam o tym, że literka U, a mój kumpel tak siedzi, patrzy na mnie nad kieliszka wina i mówi, że 40 to jest najgorszy wiek. Jakoś dam radę. I to był taka kwintesencja tego, że no jednak można sobie przeżyć to, można przeżyć to, ten czas również to również tylko dobrze. Ogólna tendencja. Tak, są wyjątki tak, na szczęście. Tak, znaczy żeby było jasne, większość rzeczy, o których ja mówię, to jest tak, że nie stosuje się do wszystkiego, do każdego. To jest wszystko, co mamy z nauk społecznych, opiera się na prawdopodobieństwie, czyli jak mówimy, że pieniądze szczęście nie dają powyżej jakiegoś poziomu, tak dla większości ludzi, ale nie dla wszystkich. Mogą być tacy, którym się to będzie opłacało. Jak mówimy o tym, że relacje są ważne dla szczęścia, tak, ale są ludzie, którzy mogą być szczęśliwi bez tych relacji, tak, żeby było jasne. Nie, no pewnie, wszędzie tak, są wyjątki. Tak, to absolutnie to w ten sposób działa. Uwaga, leci ciekawe pytanie. Już się boję. Czy dzieci to przepis na szczęście, czy niekoniecznie? To jest okrutne pytanie. Jestem ojcem, już mówiłem, tak? Ja też. No ale cóż, mówi nauka? Co mówi nauka? Powiem szczerze, że jak pisałem rozdział o dzieciach, to aż miałem wątpliwości, czy w ogóle go zamieszczać w książce. Badania, które znamy, tak zwane badania wzdłużne, czyli podążamy za tymi samymi ludźmi przez długi okres. Mm-hmm. W Niemczech są takie badania, kiedy mamy przez 30 lat na przykład tych samych ludzi ciągle. Tak? Przez i się 30 sprawdza, lat. Co u nich słychać. Tak, i sprawdzamy, co u nich słychać. No i w tym momencie mamy etap, kiedy nagle się rodzi dziecko, tak? A my co roku ich pytamy o satysfakcję z życia. No i co się okazuje? No, nie, no to chyba nie będzie zaskoczenia. Satysfakcja z życia niestety. Są lekko zmęczeni. Spada. Okay. I co ciekawe, satysfakcja z życia rodziców wzrasta w momencie, kiedy dziecko opuszcza dom. To jest niesamowite dla mnie, tak? Więc, no ale teraz, ja długo myślałem o tym, jak wytłumaczyć mojemu dziecku, które mnie kiedyś zapyta, tato, a dlaczego pisałeś o tym, że rodzicielstwo nie daje szczęścia? No nie daje, tak? Automatycznie nie daje. To nie jest tak. Mamy też bardzo dobre badania, bo tam jest, wszyscy Norwegowie byli badani, bo takie mają dane, które pokazują wyraźnie, że satysfakcja ze związku maleje już po 3 miesiącach od urodzenia dziecka. To jest też ważna informacja, tak? Natomiast jeżeli mówimy o szczęściu, musimy pamiętać o tym, że jest jeszcze druga perspektywa, która mówi o tym, że szczęśliwe życie to życie, które ma sens. Szczęśliwe życie to dobre życie, cokolwiek to znaczy, niekoniecznie przyjemność. I tutaj po pierwsze to jest coś, co broni nam kwestię tego, że dzieci jednak no tak, dzieci dają poczucie sensu często, tak, nie to, zawsze, to jest poczucie sensu. Często tak jest. To jest poczucie sensu. I druga rzecz, o której warto pamiętać. To, że ja się czuję zmęczony, albo częściej to dotyczy kobiet oczywiście, ale to, że kobieta czuje się zmęczona zajmowaniem się dzieckiem, wstawaniem do dziecka, opiekowaniem się dzieckiem, to wcale nie znaczy, że
ona tego dziecka nie kocha. U nas jakby matka, która mówi, jestem nieszczęśliwa, tak, to jest od razu takie przeniesienie, nie kochasz swoich dzieci. A to tak nie jest. Musimy mówić otwarcie o tym, że posiadanie dziecka, wychowywanie dziecka, to jest ciężka praca. To żeby było jasne, szczególnie w pierwszych latach. A koszty tego ponosi zwykle kobieta, więc tutaj na samym początku zwykle kobieta, więc tutaj warto o tym mówić choćby po to, żeby na przykład zachęcać mężczyzn do tego, żeby przejmowali część tych obowiązków. No to się chyba na szczęście powoli zmienia. Tak, powoli się zmienia. Na szczęście mamy jakieś zmiany, które idą w dobrym kierunku, o tak. To długo jeszcze potrwa. No dobrze, to wiemy już, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o dzieci. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czasem miewam taką myśl, zimą, nawet często, nie czasem, że gdybym sobie gdzieś wyjechał na południe, przeprowadził się, to byłbym szczęśliwszym człowiekiem. Więcej słońca, inny klimat, ciepło. Tak by było, czy to też mit? Bo też nie wiem, pokusa. Czy się pakować. Jak pojedziesz na 2 miesiące, tak. Natomiast jeżeli przeprowadzisz się na stałe, nie. To mówię od razu. Mamy kilka fajnych badań. Jedno z takich badań przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo wielu marzy o tym, żeby się przenieść na południe. Kalifornia i Floryda są tymi stanami, gdzie najwięcej trafia. Floryda znana z emerytów, Kalifornia tak. Z różnych grup. I mamy badania pokazujące, że ludzie, którzy przeprowadzali się z północnych Stanów do południowych Stanów, na początku czuli euforię wręcz. No tyle słońca, tyle radości, tyle bycia na dworze, tak? Po czym ten efekt po 4-5 miesiącach mijał, kompletnie mijał. To jest coś, co myślę, że wielu z nas, to jest podobnie o tym, co mówiliśmy o tej pracy i czasie wolnym, tak? Tym, kiedy jestem zabiegany, to marzę o tym, żeby mi trochę czasu wolnego, ale jak potem mam za dużo tego czasu wolnego, to za bardzo nie wiem, co z nim zrobić. Tak samo może być tutaj, że jak mamy wakacje i zauważ, jak są no tak. 30 dni, codziennie słońce. Za chwilę narzekamy na upał. No dokładnie, tak? Tak? Ja bym się schował w cieniu. No kurczę, ale lody, no to może teraz byśmy pojechali w góry, potem chłodniej. No tak, no, tak to funkcjonuje. Dlatego myślenie o tym, to też jest jedna z wielkich pułapek, tak? Myślenie o tym, że szczęście jest, ale gdzie indziej, to jest jeden z wielkich pułapek, w który się łapiemy. Pewnie, że czasami, tak, jest zmiana miejsca zamieszkania na jakiś czas pomaga. I zdecydowanie, nie wiem, jeżeli ktoś mieszka w Norwegii na północy zimą, to zachęcałbym do tego, żeby jednak wyjechał na te 2 miesiące. Do nie wiem, Indii, Tajlandii czy jakiejś innej Kambodży, ale na stałe niekoniecznie. Tak? Nie to, to nie jest niekoniecznie. No to dobrze, że mówisz. Rozpakuj się. Tak. Piotrze, masz masę wiedzy na temat tego, jak do tego szczęścia dochodzić, co działa, co nie działa. Poznałeś masę badań naukowych, masz na to dowody. Na koniec chcę się zapytać o to, czy udało ci się te rzeczy w jakimś stopniu przynajmniej zaimplementować do własnego życia? Czy to jest wykonalne? Czy udało ci się zmienić swoje życie, nawyki, w taki sposób, żebyś był szczęśliwszym człowiekiem? Co udało ci się zmienić? To jest takie pytanie, jak się zadaje lekarzom, nie? Którzy, no to jak pan zdrowo żyje, tak? To jest na tej zasadzie. Powiem tak. Czasami czuję się winny, bo jakby widzę, że nie wszystko mi się udaje. Tak? Nie wszystko mi się udaje. Czasami czuję się winny, bo znajduję usprawiedliwienia. Bo na przykład znalazłem kiedyś badanie mówiące o tym, że kieliszek czerwonego wina każdego dnia pomaga na szczęście. Tak? Więc dlaczego nie? Ja nie zachęcam, ale to takie usprawiedliwienie. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze nauczyłem się mniej porównywać, przestać myśleć o porównywaniu. Mm-hmm. Tak? To jest jedna z rzeczy, nad którą pracowałem i wydaje mi się, że całkiem dobrze mi to wychodzi. W sensie takim, że cokolwiek robię, to staram się po prostu zrobić to najlepiej, jak potrafię. A co potem, to,
To zobaczymy. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zdecydowanie nie gromadzę dóbr. Zdecydowanie to nie jest... Ja jeżdżę, wiesz, starym samochodem, pełnoletnim już, także... Nie dlatego, że mnie nie stać na nowszy, tylko po prostu jak jeździ, to jeździ, a samochód jest tylko po to, żeby się przemieścić. Natomiast zdecydowanie przełożyłem akcenty na doświadczenia. Także jak kupuję bilety na święta, to kupuję prezenty na święta, to kupuję bilety na koncert, a nie rzecz, którą można posiadać i którą można mieć. Staram się nie myśleć o pieniądzach jako o głównym motywatorze. Pewnie, że chcę zarabiać pieniądze, to jest ważne, tak? Potrzebuję, spłacam kredyt, ale to nie jest coś, czym się przede wszystkim kieruję. I wydaje mi się, że jestem gotowy do tego, żeby zmniejszać ilość zarobku po to, żeby mieć więcej czasu dla siebie i żeby robić rzeczy, które chcę. I ostatnia rzecz. Przestałem się przejmować, co ludzie myślą. Mm. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale będąc naukowcem, jakby miałem jasno wytyczoną drogę, którą powinienem iść. A ja uznałem, że nie, że teraz czuję, że chcę być wykładowcą. No to się skupiam na wykładaniu, na uczeniu. Ale już mi się znudziło, znaczy zmęczyłem się tym i pomyślałem sobie, ale te badania to jednak są super, to teraz badaniami. No a jak za dużo robiłem badań, no to teraz może, no to teraz będę popularyzował naukę. No i póki co to robię. A co będę robił za 2 lata? Nie wiem. Tak naprawdę się tym nie przejmuję. Cieszę się tym, co mogę teraz robić i tyle. No zobacz, kilka rzeczy udało ci się jednak zaimplementować. Bardzo to było inspirujące, Piotrze. Bardzo ci dziękuję. Jeśli macie ochotę, mielibyście ochotę dowiedzieć się o szczęściu jeszcze więcej, to odsyłam do twojej książki. Życzę szczęścia, tak? To jest jej tytuł. Tak. Zalinkujemy pod filmem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie.